Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wielokrotnie pokazałem Państwu tutaj fajne numizmaty. Czasami ekscytujemy się cenami, które one osiągają. Czasami są to naprawdę znaczne kwoty za stare pieniądze. I domyślam się, że z jednej strony oglądają Państwo to z zainteresowaniem, emocjonują się emocjami innych, ale z drugiej strony przychodzi często takie chwila refleksji zapewne, że szkoda, że ja takich nie mam. Szkoda, że mój dziadek nie był kolekcjonerem, szkoda, że to u nas gdzieś nie zostało, bo znaczna kwota do budżetu domowego by się przydała. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy pokazać coś, co mają szansę Państwo znaleźć we własnych domach, a co może być warte naprawdę dużo. A jak dużo? Zobaczcie Państwo przykład tego banknotu tutaj na obrazku na monitorze. Banknot mocno zniszczony. Podarty, prawie że można powiedzieć śmieć z punktu widzenia numizmatycznego. A zobaczcie Państwo, jaka cena została za niego zdecydowana. 1888. Dlatego taka cena, gdyż jest to falsyfikat londyński. Ten plik banknotów, który tutaj mamy, wcale nie jest tak, że te 300, czy tam ilość banknotów, które tu jest, można przemnożyć przez 1888 i będziemy mieli górę pieniędzy tutaj współczesnych. Nie, proszę Państwa, te banknoty, co tu mam, te górale pozostałe z czasów okupacji, czyli ten najwyższy nominał okupacyjny, tam taki z piosenek, za górala i tak dalej, ma w sobie właśnie tą tajemnicę bycia również w odmianie falsyfikatu londyńskiego. Natomiast klasyczny, emitowany przez okupacyjne władze, przez bank emisyjny w Polsce, w Stanach nieidealnych, o Stanach takich jak ten, czy nawet Stanach takich dużo ładniejszych, ale nieidealnych jak ten, są to wartości obecnie kilkunastu, kilkudziesięciu niedużych złotych. Czyli no niewiele. Nie zmieni to postrzegania naszego budżetu codziennego, ale jeżeli wiemy, czego szukać i mamy w domu, w zasobach po dziadkach pozostałych takie pliki banknotów, a jest to wysoce prawdopodobne, to znajdźmy te 500 z góralem i poszukajmy falsyfikatu londyńskiego. Bo jeśli Państwo znajdą falsyfikat londyński, nieostemplowany, nieoznaczony w żaden sposób, to za słabą sztukę można wziąć kilkaset złotych czy kilka tysięcy, tak jak tutaj akurat emocje w licytacji poniosły, ale proszę Państwa, za sztukę w stanie idealnym, takim jak chociażby tutaj ta pozycja, tylko tu jest jeszcze ostemplowany już jako falsyfikat londyński, więc troszkę pospolitszy, ale gdyby był nieostemplowany, to mamy wyniki licytacyjne nawet na poziomie do 40 tysięcy złotych. Także warto poszukać. A czego szukać? Gdzie jest pies pogrzebany? Proszę Państwa, pierwsze co, przeglądając taki plik górali, patrzymy na numer serii, który znajduje się w lewym górnym narożniku. Górale mogą być serii A i serii B. Tutaj mamy pod spodem takiego z aukcji serii B. Falsyfikat londyński występuje tylko na serii A, czyli punkt pierwszy mamy odhaczony. Następnie, falsyfikat londyński, jak już mamy serię A, to jest tylko dla numeracji zaczynającej się na 1, 2 albo 1, 3. Tylko w obrębie tych numerów mogą być fałszerstwa londyńskie, przy czym nie znaczy, że wszystkie banknoty z tych numerów są falsyfikatami. Spora ich część to są banknoty regularne, właściwe banku emisyjnego, ale w przypadku serii A, zaczynające się na 1, 2 albo 1, 3, czyli takie jak numeracja falsyfikatu, to nawet jeśli to będzie oryginalny, to już jest troszkę więcej wart niż taki zwykły, gdyż oryginały z numeracją falsyfikatu też są bardziej poszukiwane, bardziej cenione, przy czym nie dotyczy to serii B. Tutaj właśnie mamy taką serię B, którą właściciel tejże kolekcji, która tutaj jest przed Państwem, o której powiemy za chwilę, miał w zbiorze jako taką ciekawostkę, że z numeracją falsyfikatu, przy czym no niestety nie tą właściwą, nie na serię A, a na serię B, to już nie ma przełożenia raczej. No ale tutaj powiedzmy ta zgodność numeru jednak taka była intrygująca, więc pasowała do tego fajnego, zaawansowanego zbioru fałszerstw londyńskich. Więc proszę Państwa, jeśli już mamy takiego, który będzie na ten 1, 3 albo na 1, 2 zaczynał się, to duża szansa, że to będzie fałszerstwo. I teraz jak rozpoznać, czy to jest falsyfikat londyński. Patrzymy w prawy dolny róg banknotu, tu gdzie jest rozeta z nominałem 500 poniżej portretu górala. Następnie do tej rozety dochodzą z lewej strony takie strzałeczki. Mamy tu przygotowaną już dla Państwa grafikę pod tym kątem i zobaczmy na tej grafice. Po lewej stronie ekranu, tu gdzie teraz jeżdżę myszką, widzą Państwo oryginał. Nad 500 dochodzą dwie strzałeczki, które to strzałeczki są zakreskowane wewnątrz. Po prawej stronie
dochodzą strzałeczki i strzałeczki są puste w środku. Państwo, mamy tutaj jeszcze takie powiększenie, które przygotowaliśmy specjalnie na potrzeby tej prezentacji. Jeżeli w pierwszej chwili Państwo nie zauważyli tej różnicy na tych góralach jako całościowych, to tutaj jeszcze wyciągnęliśmy te fragmenty właśnie z powiększeniem. Proszę zobaczyć. Puste strzałki w środku, zakreskowane. Widać to gołym okiem. Jak się wie, czego szukać, to od razu widać, że te puste będą jasne w środku, nawet mając słabszy wzrok, a te będą ciemne przez zakreskowanie. Jeżeli gołym okiem tego nie będzie widać, to prosta, zwykła lupa już na pewno odpowie na to pytanie zdecydowanie. Cecha ta, którą tu Państwu pokazujemy, jest taką cechą najbardziej dla nas zauważalną, taką, po której przyzwyczailiśmy się rozpoznawać fałszywe górale londyńskie. I proszę Państwa, prawdopodobnie nie jest to przypadek. Znane są również takie odbitki w rysunku głównego górala w formie prób druku i wzorów wykonane w Anglii, w tamtejszej profesjonalnej drukarni pieniądza papierowego z okresu okupacyjnego. Proszę Państwa, cała geneza tego fałszerstwa jest taka, iż najprawdopodobniej nasz ruch oporu w kraju wykradł klisze, matryce do druku oryginalnego górala. Zostały one przemycone na zachód, do Anglii i tam, w tamtejszej drukarni, przygotowano wydruk górali dokładnie takich jak te, które tutaj drukowali Niemcy na polski rynek. Po co to było zrobione? Typowe fałszerstwo dywersyjne. Po to, żeby zasilić działanie ruchu oporu, zapewniając mu finansowanie, bo to już Napoleon powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Więc ten ruch oporu w Polsce potrzebował pieniędzy na, nie wiem, przekupywanie chociażby Niemców i wykupywanie więźniów, zakup broni, żywności, inne rzeczy, więc dostarczono te pieniądze w ramach zrzutów spadochronowych. I stąd nazwa fałszerstwa londyńskiego, gdyż wykonane w Anglii, w Londynie. Jeden z takich zrzutów został przechwycony, zrzut pod Piotrkowem i odpowiednio oznaczony właśnie ten typ fałszerstwa jako petrikał. Tutaj słabo to widać na tym egzemplarzu, ale na tym będzie lepiej widać petrikał. Mogli zrobić w Anglii prawdopodobnie doskonałe fałszerstwo, które w ogóle niczym by się nie różniło, ale myślę, że specjalnie dla swoich zostawili właśnie tą różnicę w postaci cechy szczególnej, jaką jest niezakreskowanie tych strzałek, żeby kto ma wiedzieć, to wiedział, że to są fałszywe pieniądze i te fałszywe trzeba wpuszczać do biegu, płacić nimi Niemcom, natomiast ściągać i zachowywać w kieszeni te, które są oryginalne. Jeżeli interesują Państwa inne cechy szczególne fałszerstwa londyńskiego, jak opis szerszy jego genezy, to ostatnio na jednej z grup banknotowych, bo tych grup banknotowych już jest troszeczkę więcej, rok temu Państwu anonsowaliśmy jako taką główną, wiodącą grupę banknoty ciekawostki. W tej chwili powstały jeszcze nowe grupy i jednej takich nowo powstałych na grupie PAF-PAF Banknoty Kuźnia Wiedzy. Niedawno był obszerny wpis na temat właśnie fałszerstwa londyńskiego górala. Tam jest i o cechach innych charakterystycznych niż tylko te strzałeczki i samej genezie całego fałszerstwa. Także tutaj można się z tym zapoznać. Wcześniej pan Michał Biskup pisał o góralu i innych cechach fałszerstwa na właśnie wspomnianej grupie banknoty, ciekawostki, kupno-sprzedaż. I proszę Państwa, żeby tutaj trzeciej grupie, która też jest jedną z nowo powstałych, nie było smutno, grupie pani Kamili i Roberta Jadrycha, to warto wspomnieć o grupie banknoty Kafejka. To też miejsce, na które warto zwrócić uwagę w internecie, poszukując informacji o banknotach. Natomiast tutaj ja nie zauważyłem, żeby było pisane o góralu fałszywym, co nie znaczy, że nie będzie, bo pewnie taki wpis nie wcześniej, to później się pojawi tutaj. Ale wracając, proszę Państwa, do naszych górali. Fałszerstwo wykryto po dużym zrzucie tego pieniądza pod Piotrkowem. I tam eksperci bankowi, banku emisyjnego, określili cechy tego fałszerstwa, jednocześnie klasyfikując to piotrkowskie fałszerstwo jako fałszerstwo klasy drugiej A, typu A. Wyłapane pod Piotrkowem banknoty fałszywe zostały ostemplowane i proszę Państwa, tutaj mamy piękny egzemplarz takiego fałszerstwa właśnie tego piotrkowskiego, ten przed Państwem, oznaczone, opisane typem klasy, oznaczone, że są fałszywe i w takiej formie przeznaczone już jako wzory do wszelkich kas działających na terenie Generalnej Guberni, żeby tam kasjerzy, odpowiednio też przeszkoleni, mieli od razu egzemplarz wzorcowy fałszerstwa, żeby wiedzieli, jak dostaną z obiegu jakiś banknot górala typowego i zapewne też będą wiedzieli o numeracji, że z danej puli należy być przygotowanym na to, że mogą być fałszywe, wiedzieli od razu do porównania, po czym porównywać. I takie opisane fałszerstwa londyńskie są obecnie bardzo poszukiwanym elementem
kolekcjonerskiego tematu z okresu Generalnej Guberni. Mamy tutaj ich obszerną kolekcję na bieżącej aukcji. Proszę Państwa, to jest wszystko kolekcja jednego kolekcjonera, więc za chwilę przedstawimy poszczególne elementy z tejże grupy. Także tytułem zakończenia tego wstępu ogólnego dla osób, które nie są kolekcjonerami, które nie poszukują do zakupu tych rzeczy, ale chcieliby u siebie się upewnić, czy mogą znaleźć takiego fałszywego górala, to proszę Państwa, proszę przeszukiwać wszelkie pliki starych górali, zwracać uwagę na numerację. Jeśli mamy numerację A, jeśli ona będzie zaczynała się od 1, 3 albo od 1, 2, to patrzymy, jak wygląda tutaj gilosza i patrzymy na strzałeczkę, szukamy samodzielnie górali. Popatrzmy dla treningu. Proszę Państwa, jaki? Oczywiście oryginalny. Jaki? Oryginalny. Jaki? Chwila zastanowienia. Oryginalny. Jaki? Dla treningu fałszywy. Weźmy kolejny. Jaki? Teoretycznie fałszywy. Czy na pewno? O, coś tu się, proszę Państwa, nie zgadza. Ale o tym już za chwilę w tej części specjalistycznej dla kolekcjonerów do omówienia kolekcji, którą tutaj mamy. Dla Państwa z punktu widzenia domowych górali istotne jest to, żeby on był tutaj niezakreskowany. Wtedy mówimy o dużych pieniądzach. Jeżeli Państwa przodek nie był kolekcjonerem i nie odkładał właśnie pod kątem kolekcjonerskim takich właśnie ostemplowanych górali, tych wzorów, to takich pewnie Państwo nie trafią, ale mogą Państwo trafić właśnie takie nieostemplowane i warto ich szukać, przełożenie jest duże. Warto również odłożyć, jeśli Państwo znajdą z numeracją właśnie tą 1, 3 albo 1, 2, egzemplarz, który będzie oryginalny, gdyż prawdopodobnie okupant, wyznaczywszy cechy falsyfikatu, wyznaczył również zakresy numeryczne, które były w ramach tych falsyfikatów i najprawdopodobniej ściągnięto z obiegu serię A1, 2, 1, 3, więc w efekcie rzeczywiście tych banknotów nie ma tak za bardzo w obiegu do wyłapania, więc tutaj to jest zawsze też dla kolekcjonerów spora gratka. Tym samym, proszę Państwa, kończymy tą część ogólną, wstępową i przechodzimy do prezentacji tego, co zgromadziliśmy dla Państwa tutaj na aukcji. Ja tylko jeszcze jedną rzecz nadmienię. Fałszywe górale to nie jedyne fałszerstwa Związku Walki Zbrojnej, okupacyjne na szkodę okupanta. Fałszowano dużo różnych nominałów. Bardzo profesjonalne fałszerstwo jest zrobione z 100 złotówki 40 roku. I może za czym jeszcze przejdziemy do prezentacji tej części, to też Państwu pokażę, jak ono wygląda. Przy czym akurat przy tej 100 złotówce nie ma to większego przełożenia na cenę. I tak naprawdę tutaj jest nawet odwrotnie. Tak dużo wprowadzono tej 100 złotówki do obiegu, iż obecnie fałszywe 100 złotówki 40 roku, czyli tak wyglądające, w stanach idealnych są pospolitsze niż te oryginalne z serii B, które prawdopodobnie, tak jak i w przypadku górala z początkową numeracją, taką jak fałszerstwa, zostały ściągnięte z obiegu. Jak rozpoznać taką 100 złotówkę, czy ona jest oryginalna, czy fałszywa? Patrzymy na tutaj tego człowieczka na marginesie. I ten człowieczek na marginesie, proszę Państwa, może mieć tutaj kropeczki w tych frędzelkach, tak jak zaznaczone na żółto, albo nie mieć tych kropeczek. Kropeczki są na wszystkich oryginalnych banknotach, czyli począwszy od serii A przez B, C, D do E, jako oryginał będzie z kropeczkami. Natomiast wyróżnikiem fałszerstwa, prawdopodobnie zrobionym celowo też przez Związek Walki Zbrojnej, żeby wiedzieć, co jest fałszywe, jest brak kropeczek w frędzelku. Oczywiście są też inne różnice, ale ten jest najbardziej wyrazisty. Przy czym tutaj w tej chwili kilkaset złotych kosztuje w idealnym stanie falsyfikat Z2Z, natomiast gdyby w idealnym stanie pojawiła się seria B, która będzie oryginalna, to myślę, że w tej chwili 1000 złotych by nie wystarczył na taki banknot. Natomiast w przypadku stanów obiegowych, czyli takich zużytych z obiegu, dominują jednak oryginały, więc jeżeli w takich zużytych z obiegu znajdą Państwo falsyfikat Z2Z, no to wtedy już jest przełożenie cenowe w odwrotnym kierunku, gdyż oryginał w stanie używanym nie kosztuje prawie nic, może kilkanaście złotych, natomiast Z2Z-ka na pewno te kilkadziesiąt złotych przyniesie. Proszę Państwa, na bieżącej aukcji zgromadziliśmy dla Państwa pochodzące z jednej kolekcji 6 różnych egzemplarzy związanych z fałszerstwem londyńskim 500 1940 roku. One są wystawione w ramach sesji premium, dział okupacja i to jest te 6 banknotów tutaj. To są jednocześnie te banknoty, które widzą Państwo przede mną tutaj na stole, przy czym tu ich jest 7. 7 to jest również będący w kolekcji, ale no przez nas wyłączony już osobno, gdyż nie jest to tej klasy przedmiot, co te falsyfikaty. Wspomniany wcześniej egzemplarz serii B, tylko że z numerem zaczynającym się tak jak na charakterystycznych fałszerstwach londyńskich, więc kolekcjoner miał to jako ciekawostkę. Ten banknot odkładamy na bok. Skupiamy się na
sześciu pozycjach, które widać tutaj. Proszę Państwa, po kolei, co tutaj mamy? Najbardziej klasyczna pozycja to jest druga przez nas wystawiona na aukcji w ofercie. To jest falsyfikat londyński w wersji ostemplowanej i oznaczonej jako znalezisko z Piotrkowa, ostemplowanej false emission bank, czyli fałszywe, opisem klasy, czyli klasa druga, typ A. Z drugiej strony nie znajdujemy tutaj żadnych innych oznaczeń. Proszę Państwa, to jest w stanie nieobiegowym, prezentacyjnym, 64 w gradingu PMG. I proszę Państwa, kiedyś była tutaj dyskusja nawet na forum Facebooka, że ktoś oferował więcej za egzemplarz Górala w wyższej nocie. I podobno rzeczywiście taki jest, który ma chyba 64 PQ, czy coś w tym rodzaju. Proszę Państwa, obecnie od kilku lat, moim zdaniem, nie jest możliwe już uzyskanie w ogóle noty wyższej niż 64 na fałszerstwa opisane londyńskie. Dlaczego? Dość ściśle zostały opisane reguły gradowania przez PMG i banknot, który dostaje EPQ, nie może mieć żadnych annotation. A tutaj w sposób naturalny dla falsyfikatu są stemple i adnotacje. Czyli EPQ nie jest możliwe dlatego, a jednocześnie 65 już w gradingu wymaga, żeby zawsze papier był sklasyfikowany jako EPQ. Czyli skoro EPQ w ogóle nie jest możliwe dla banknotów popisanych, to tym bardziej nie jest możliwa 65. Tym samym, proszę Państwa, ten londyński falsyfikat, który tutaj mamy, jest w naszym odczuciu na 99% na bazie naszych doświadczeń współpracy z PMG maksymalną możliwą notą dla tego typu falsyfikatu, jaki PMG może przydzielić. Proszę Państwa, ile taka pozycja kosztuje? Zobaczmy nasze archiwum. Pokazywaliśmy Państwu wcześniej tego podarciucha nieostemplowanego za 1888 zł. Natomiast na aukcji w Łazienkach Królewskich, to dokładnie rok temu, zlicytowaliśmy falsyfikat londyński dokładnie taki jak ten, przy czym to nie ten egzemplarz. Zresztą widzimy, jak zbliżona jest numeracja. 132, 132, 39, 39. Tu jest 11, tu jest 08. Czyli bliźniaczy numer, też w tej samej nocie. 64 w gradingu PMG. Startowaliśmy od 5000 zł. Sprzedany 20 060 zł. Proszę Państwa, to są naprawdę rzadkie i poszukiwane rzeczy. O ile ogólnie okupacją można się bawić kolekcjonerką za niewielkie pieniądze i zgromadzić sobie komplet banknotów okupacyjnych wizerunkowo, kupując je po kilkanaście czy po kilkadziesiąt złotych, to jeśli wchodzimy już w te płaszczyzny specjalistyczne, to te kwoty nam zdecydowanie wzrastają. Także jedna z najatrakcyjniejszych pozycji tejże aukcji, opisany w pełni, sklasyfikowany z opisem klasy Góral w 64 PMG. To jest numer 5082. Proszę Państwa, pod numerem 5084 mamy, można powiedzieć, w zasadzie to samo. Tylko tutaj mamy Górala z numeracją zaczynającą się na 12. To też jest następny krok specjalizacji, którą rozróżniają kolekcjonerzy, jeśli chodzi o te banknoty, czyli chcą mieć Górala londyńskiego, fałszerstwo na 13 i na 12. Ale myślę, że w tym przypadku mógł jeszcze jeden czynnik zaważyć o tym, że kolekcjoner włączył do zbioru tą pozycję. Proszę zobaczyć, tu mamy opis klasy, klasa druga, typ A. Tutaj mamy tylko stempel, ale on jest nieopisany, czyli ten banknot jest sklasyfikowany. Mamy również Petrikał, czyli znaleziska z Piotrkowa, numerację charakterystyczną tutaj, stempel odnośnie opisu klasy, z tyłu nic. Banknot, który został przeznaczony do bycia wzorem, ale prawdopodobnie nim się nie stał, czyli jak gdyby taki, można powiedzieć, reminder emitenta, pozostałość, gdzie po prostu nie opisano go, nie wydano zapewne do kas już lokalnych, gdyż nie było takiej potrzeby, to co już wyprodukowano jakby wcześniej z tych wzorcowych egzemplarzy wystarczyło, więc ten był przygotowany na następne ewentualnie potrzeby zaopatrzenia kolejnych kas. Proszę Państwa, też jest 64 nota, bardzo atrakcyjna pozycja i również w swojej maksymalnej ocenie 64 PMG. Tutaj zwróciłem uwagę jeszcze na jedną rzecz, na numery u góry. Proszę bardzo, numer i odniesienie zapisowe. Proszę Państwa, dwa inne jeszcze egzemplarze też mają tutaj takie numery. Układając je, zaintrygowały mnie te numery. Proszę zobaczyć na ich wartości. 2029, 10037, 2011, 5131. Proszę Państwa, znając niemiecką skrupulatność, takie znalezisko zostało prawdopodobnie dobrze opisane, zinwentaryzowane i najprawdopodobniej to są numery kolejnych egzemplarzy, które w ramach tego znaleziska dołączano, czyli
Zaintrygowała mnie najbardziej ta liczba, 10 037. Proszę Państwa, to musiał być olbrzymi zrzut, skoro mamy egzemplarz tutaj o liczbie ponad 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy razy 500 zł. A pytanie, jaki jest najwyższy znany numer na tych falsyfikatach londyńskich, to jest pytanie już do Państwa, do osób, które być może pociągną ten temat, sprawdzą kwerendy, przejrzą archiwa, zobaczą, być może da się nawet na tej podstawie oszacować jakąś wielkość tego zrzutu, bo moim zdaniem z dużą dozą prawdopodobieństwa to się odnosi właśnie do kolejnych egzemplarzy ze znaleziska Piotrkowskiego. Odkładajmy tymczasem dwa nasze banknoty w PMG. Kolejny egzemplarz, który mamy, już nie jest egzemplarzem w gradingu. W gradingu są tylko dwa w stanach idealnych. Te tutaj już będą w stanach nieidealnych, zostały bez gradingu w tejże kolekcji. Proszę Państwa, kolejny ostemplowany, bardzo podobnie jak tamte. Tutaj też widzimy od razu właśnie ten stan egzemplarz, na którym odnosiłem się do wysokiego numeru inwentaryzacyjnego prawdopodobnie. Ostemplowania w całym swym zakresie te same, czyli mamy False Emission Bank, klasa druga, typ A i tak dalej, opisane. Petrikał jest, ale proszę Państwa, tu jest troszkę więcej. Tu mamy jeszcze takie niebieskie ostemplowania falsz i mamy z drugiej strony również falsz. Co ciekawe, mamy datę 13 października 1944 roku, czyli nie wiemy, czy to jest data tego znaleziska, kiedy to zostało znalezione, czy może data przyjęcia tego gdzieś do banku, opisywania. I tutaj mamy jeszcze taką prostokątną, charakterystyczną pieczątkę, która dość często też pojawia się na falsyfikatach londyńskich, czyli Emission Bank in Poland, Krakau. Tutaj tego słowa nie odczytam na podstawie tego stempla. Na pewno można przeszukać archiwa, znaleźć, co tam jest dokładnie napisane. Czyli mamy kolejny z falsyfikatów londyńskich, tutaj z bogatszym ostemplowaniem. Jest to sztuka wystawiona u nas na aukcji pod numerem 5083. Stan zachowania oceniliśmy na 3+, więc przyjrzyjmy się jeszcze pod kątem stanu zachowania, jak on wygląda. Proszę Państwa, zupełnie naturalny, przez nikogo w żaden sposób nie poprawiany. Widzimy, że taki zgrudulony, czyli taki jakby zmiętolony przez kogoś, przy czym nie są to zmiętolenia wynikające z obiegu, czyli jak popatrzymy na ten banknot, to widzimy, że tutaj nie ma wprasowanych żadnych zabrudzeń w te zagniecenia, papier jest czysty. Proszę Państwa, to dokładnie wygląda tak, jakby ta nówka sztuka została przez kogoś po prostu w kulkę zwinięta, a później rozprostowana, dlatego ten banknot tak jest pogrudulony, ale nie jest w jakiś sposób naturalnie obiegowo zmęczony. Nie ma tutaj jakichś uszkodzeń wynikających z obiegu typu nadarcia i tak dalej, także tak prezentuje się ta pozycja. Proszę bardzo, pogniecenia. Dla utrwalenia cech szczególnych falsyfikatu. Zbliżmy sobie i zobaczmy. Strzałeczki są puste. I proszę Państwa, zostało nam jeszcze trzy pozycje tutaj bieżące. Najbliżej nas leży taki. Seria A, numeracja 12, ostemplowania falsz takie niebieskie. I czy mamy do czynienia z falsyfikatem? Dokładnie tak. Pozycja wystawiona przez nas pod numerem 5085. I warto tą pozycję zestawić z tym banknotem, który mieliśmy tu przed chwilą i jednocześnie z tym wcześniejszym wzorcowym. Jak widzimy, wzorzec jest opisany tylko na czystym egzemplarzu tego piotrkowskiego fałszerstwa. Czerwonym stemplem oznaczony False Emission Bank, opisem klasy, tutaj no numer inwentaryzacyjny, Petrikał i tyle. Nie ma żadnych innych pomazań. Tak samo ten drugi egzemplarz. Natomiast tu mieliśmy ten egzemplarz, który miał właśnie i te oznaczenia klasy i opisy, ale i ostemplowania falsz na niebiesko. Proszę Państwa, przypuszczam, że te są klasycznymi wzorami, takimi rozesłanymi do kas albo przygotowanymi na rozesłanie do kas. Czerwone ostemplowania wystarczały już, żeby oznaczyć wystarczająco czytelnie, że jest to falsyfikat, jednocześnie nie zmniejszały czytelności i są jednocześnie egzemplarzami w idealnym stanie, czyli takim, żeby można było jak najlepiej porównać. Proszę Państwa, zbieranie banknotów, czy one w stanach idealnych, to też nie jest tylko moda, fanaberia, to jest też kwestia tego, że na takich sztukach najlepiej wszystko można odczytać. Tam nie ma jakichś starć, druku, zabrudzeń, które zmniejszają czytelność i tak dalej. Także nic dziwnego, że te okazowe sztuki wybierano egzemplarze nówka sztuka i oznaczano tylko w sposób minimalistyczny, wystarczający do identyfikacji falsyfikatu. Natomiast ten, który ma to takie podwójne i jest taki pogrudulony, mogę sobie nawet wyobrazić, że został zgniecony, że nie wiem, podczas zatwierdzania zbyt zamazane to wszystko, za dużo tych stempli, wyrzucamy go. A tu jest taki, który nie ma w ogóle jakby oznaczeń
fałszerstwa celem wzorowym, czyli tych właśnie z opisem klasy i rozesłania go, ale ma ogólnie sklasyfikowanie, że jest fals. Czyli prawdopodobnie jest to taka sztuka czysta, która została przyjęta w ramach tego znaleziska piotrkowskiego, choć nie ma tutaj jednocześnie nawet numeru tej inwentaryzacji. To też jest ciekawe. Być może jest to sztuka w ogóle później na podstawie już znanych cech fałszerstwa w kasie wyłapana jako fałszywa, ostemplowana jako fals i odesłana do, nie wiem, magazynu. To też tak może być. Wtedy kwestia genezy tejże sztuki, czemu on jest tak opisany, naprawdę tutaj to kryje jeszcze dużo tajemnic. Ta sztuka ciekawa, gdyż właśnie nie ma w ogóle już oznaczeń wzorowych jako fals, jako opis klasy, natomiast ma te niebieskie oznaczenia falsyfikat, ma tutaj stempel banku, że to bank zapewne stwierdził, że to jest falsyfikat, po drugiej stronie też mamy niebieskie stemple i to wszystko. Egzemplarz u nas oceniony na stan 4+, proszę Państwa, dlatego, że tutaj mamy naddarcie na górnym marginesie. W skali IBNS-u naddarcia na marginesie to już jest zejście poniżej stanu trzeciego, stąd taka ocena u nas. Poza tym sztuka ładna, złożona w pół i jeszcze raz w pół. Proszę zobaczyć, jak się rysują te złożenia. W pełni naturalny, niemoczony, niepoprawiany. Ciekawy i atrakcyjny kolekcjonerski egzemplarz. Jednocześnie widać, jakie tutaj są fajne przetłoczenia tego mokrego druku, czyli tutaj na dole. Proszę zobaczyć na tą rozetkę, jak zasysa ten druk na drugą stronę papier. Bardzo ciekawa pozycja. Fals londyński, wyłapany, ale nie będący wzorem. Na pewno rzadkie i atrakcyjne. I proszę Państwa, mamy jeszcze dwa banknoty. Pokazywałem tutaj Państwu na filmie, jak rozróżniać fałszerstwa, czyli te niezakreskowane kreski przy rozecie z nominałem. Ale proszę Państwa, zapewne i w epoce nie było to takie łatwe i oczywiste dla wszystkich, a może niektórzy pracownicy kas po prostu nie byli wystarczająco przeszkoleni czy wykwalifikowani w tym temacie. A proszę zobaczyć tutaj inny egzemplarz. Mamy serię A, numeracja taka jak dla falsyfikatów albo zbliżona, więc od razu możemy uznać, że pewnie mamy do czynienia z fałszerstwem. I ktoś tak potraktował tenże banknot. Ostemplowany False Emission Bank, stempel klasy na dole, opis klasy, czyli klasa druga A, czyli dokładnie to samo co tutaj, choć stempel jest taki na pewno inną farbą odciśnięty niż na tych dwóch wcześniejszych, czyli inny egzemplarz stempla, tutaj ta pieczątka też jest inaczej wykonana, widzimy, że tu K, L, typ Z jest niższą czcionką, grubszą, także to jest inny stempel niż ten tu używany, ale proszę Państwa, w ten sposób został oznaczony egzemplarz, który absolutnie nie jest fałszerstwem londyńskim. Widzimy, że ma normalnie zakreskowane tutaj kreseczki przy rozecie z nominałem, gdzie Londyn powinien mieć niezakreskowane. Jednocześnie, jak pokazywałem Państwu wcześniej te numery i zastanawialiśmy się nad wielkością emisji, że jest 10 tysięcy i można je poszukać innych, proszę zobaczyć, jak są popisane te numery inwentaryzacyjne piotrkowskie. Tak, tak, pomniejszmy to. Ewidentnie, w moim odczuciu, ten i ten pisane są tą samą ręką. Ten? Nie. Ktoś inny go opisał. Czcionka zdecydowanie bardziej niezdarna, choć stempel Petri Kau zgadza się. Proszę Państwa, tutaj ktoś nieudolnie, prawdopodobnie może, nie wiem, z niewiedzy, może z jakiejś nadgorliwości wciągnął ten egzemplarz, zakwalifikował nieumiejętnie, ostemplowany jest jako fałszerstwo londyńskie, opisany na wzór piotrkowski z użyciem, wygląda na to, że tego samego stempla, ale ręka pisząca to bardzo niepewna. Egzemplarz, mimo numeracji właściwej dla falsyfikatów, jest egzemplarzem oryginalnym. Kiedy to powstało, dlaczego i jak, nie mam pojęcia. Z drugiej strony, proszę Państwa, brak jakichkolwiek stempli. I teraz nasuwają mi się potencjalnie dwa scenariusze, choć jeden już odrzucam. Albo właśnie to jest ta pomyłka w epoce, o której tutaj wspominałem, albo przyszło mi na chwilę na myśl, o czym wcześniej jakoś nie rozważałem tego scenariusza, że może to jest późniejsze fałszerstwo na szkodę kolekcjonerów, na egzemplarzu mimo wszystko oryginalnym, ale żeby go sprzedać jako wzór fałszerstwa londyńskiego. Ale myślę, że tą tezę
obala ta adnotacja tutaj ołówkiem na lewym marginesie. Chodzi zarówno o jej treść, jak i o formę zapisu. Proszę Państwa, wydaje mi się, na bazie naszych doświadczeń bieżących z różnymi dziedzinami, tutaj akurat przychodzi mi na myśl chociażby falerystyka i grawerowanie różnych napisów, czy na starych medalach grawerowanie napisów, że teraz też są grawerzy, którzy grawerują takie napisy, ale te napisy nawet w samym swojej pociągnięciu ręką czcionki i jej zamaszystości są zupełnie inne niż te stare. Mimo że technologicznie może nawet to być ten sam warsztat, to można powiedzieć, że teraz już tak nikt nie pisze. I podobnie potrzebujemy do tego napisu echt po niemiecku z wykrzyknikiem tutaj. Moim zdaniem jest to adnotacja taka zamaszysta, napisana odruchowo, szybko, bez zastanowienia, przez kogoś, kto dużo pisał, miał wyrobiony charakter i to ten stary charakter, czyli ten charakter pasuje mi tutaj do epoki, do okresu II wojny, a echt z niemiecka prawdziwy. Czyli prawdopodobnie pomyłka kogoś w jakimś banku, jakiegoś pracownika, który przeglądał te banknoty, opisanie go jako fałszerstwo i następnie przez jakiegoś kontrolera wyłapanie, że nie, to nie jest fałszerstwo, bo ewidentnie to nie jest fałszerstwo, opisanie jako echt. I taki egzemplarz też w ramach tego, proszę Państwa, wysoce specjalizowanego zbioru mamy do zaoferowania. Prawdziwy egzemplarz górala z epoki, z numeracją zaczynającą się tak jak numeracja fałszerstw londyńskich, opisany jako fałszerstwo, ale błędnie, co oznaczone napisem echt, prawdopodobnie z epoki, o tejże błędności, a jednocześnie widzimy, że inna ręka się tym zajmowała niż ta, która oznaczała inwentaryzację znaleziska Piotrkowskiego, jak i stempel jest również inny. Duża ciekawostka. Stan zachowania tego banknotu my oceniliśmy jako 5+. Proszę Państwa, banknot wyraźnie obiegowy, ma tutaj takie żelazowe wykwity w sobie, przetarcia na styku linii środkowego złamania z marginesami. Kilka tychże złamań. Z drugiej strony te wykwity, takie nawet bym powiedział, żelazowo troszkę grzybiczne, czyli proszę Państwa, tak powstają te wykwity żelazowe, że powiedzmy chociażby z wilgoci, z wody, w której są jakieś zażelaźnienia, powstają takie przebarwienia, ale wilgoć czasami, jak jest określone środowisko, potrafi zaowocować grzybicznymi zmianami i moim zdaniem tutaj mamy do czynienia już z takim przejściem tego zażelaźnienia w zagrzybienie. Zobaczmy to z przybliżenia, przy czym to na pewno jest od dawna w kolekcji, także nawet jeśli to zagrzybienie kiedyś powstało, to obecnie jest takie zasuszone i niegroźne. Tak wyglądają linie złamań. Zresztą proszę zobaczyć, jak na tym oryginalnym góralu tutaj przepięknie jest to zassanie druku głównego z awersu. Uwielbiam, proszę Państwa, ten mokry wklęsłodruk na starych banknotach. To jest coś znakomitego. I ostatnia pozycja z oferowanych przez nas w tejże kolekcji, pozycja oferowana pod numerem 5086, jest to False Emission Bank, ale zupełnie inny stempel. I proszę Państwa, nie tylko stempel, opis klasy jest również inny. Jest to klasa pierwsza A. I zobaczmy tutaj, to nie jest fałszerstwo londyńskie. To jest zakreskowane, ale jednocześnie w takim ogólnym odbiorze ten egzemplarz, chociażby patrząc na numerator, zobaczcie, numerator na oryginale, najlepiej porównajmy numerator. Numer na oryginale wygląda tak. Tu jest, widać od razu, że jest dłuższy. Czcionka jest taka bardziej jakaś cieńsza, troszkę wyższa ta czcionka, jakby węższa, niezdarny ogólnie w zapisie, nierówny, także widać już po tym nawet numerze, że coś z tym banknotem jest nie tak. Porównajmy z jakimś innym egzemplarzem. Na przykład tu mamy inny egzemplarz serii A, żeby było do porównania. Widzimy to samo, czyli to nie jest, że z tamtym tylko nam nie grała ta czcionka, tu też nam nie gra. I dlatego tutaj, proszę Państwa, też jest sens wzorów kasowych, które mają zawsze przekrój numeratora, czyli albo prawie zawsze często, taki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numerator, wbrew pozorom, ignorowany często przez fałszerzy, jest bardzo istotną kwestią dla rozpoznawania, czy coś jest oryginalne, czy fałszywe. Tutaj dość podobnie to wygląda, akurat kilka grubych czcionek się z sobą zestawiło, ale widzimy, że ta górna przede wszystkim jest nie w równej linii, gdzie jest taka niezdarna, nierówna, jednocześnie litera A też jest troszkę inna w zarysie. Proszę Państwa, jest to fałszerstwo z epoki, ewidentnie, opisane i wyłapane przez okupanta, ale fałszerstwo innej klasy, czyli nie fałszerstwo londyńskie. I tutaj opisy również na drugiej stronie liczne, czyli tutaj odnoszące się pewnie do jakiegoś miejsca pozyskania,
jakiegoś numeru sprawy, tutaj miejsce pozyskania, czyli Warszawa, tutaj od razu mamy też datę, proszę zobaczyć, wcześniejsze fałszerstwo, czyli mamy 18 september 1942 roku, tamte Londyny, na którym z nich mieliśmy datę, proszę tutaj na tym 13 oktober 1944, nie ma się co dziwić, jednak powiedzmy w tym 1942 Anglia jeszcze miała swoje własne problemy, a w 1944 już ta ofensywa aliantów zdecydowanie była nasilona, więc tutaj mieli i możliwości, i zasoby, żeby pomagać i wspierać ruch oporu w Polsce, także ta akcja piotrkowska na pewno właśnie była już z późnego okresu wojny, a tutaj mamy jakieś wczesne fałszerstwo, prawdopodobnie jakieś lokalne, krajowe, zrobione na szkodę okupanta. Tu jakaś adnotacja, której nie rozczytywałem, na pewno to, o czym mówiliśmy, o charakterze pisania czcionki, napisana starą ręką, taką troszkę niewprawną, trzęsącą się troszkę, ten atrament też jest jakoś tak nie pewnie zbyt rozpisanego pióra, także to widać, że dawne i troszkę niezdarne jakieś tutaj bezgranie. Z tyłu ta czcionka też nie jest zarówna, nawet to, że ona nie idzie w linii z literą serii, tylko gdzieś nam ucieka. Proszę Państwa, ekscytujemy się tymi londyńskimi falsyfikatami, tymi w pięknych Stanach, w 64 widzieliśmy, że tam miały notowania rzędu 20 tysięcy, ale proszę Państwa, dlatego, że one są mainstreamowe, że tak powiem, czyli one są w katalogu, one są sklasyfikowane jako typ, one brakują do odhaczenia w pozycjach zbioru, natomiast niewątpliwie to fałszerstwo dużo rzadsze niż te wszystkie Londyny. Natomiast w numizmatyce jest tak, że nie zawsze rzadkość wprost przekłada się na cenę, jest tutaj wypadkowa kilku różnych czynników zawsze, właśnie chociażby tego mainstreamu, tej typologii, potrzeby do danej pozycji do typologii, plus jeszcze stan zachowania oraz ilości osób, która w aż tak specjalistyczny sposób chce danym tematem się zajmować. Zobaczmy jeszcze stan zachowania tego banknotu. On u nas jest oceniony jako 4+. Pojedyncze naddarcie tutaj na górnym marginesie. Niewielkie tutaj obok takie rozpęknięcie nad numerem. Linie złamań wyglądają w następujący sposób. Proszę Państwa, niewątpliwie bardzo ciekawa, historycznie atrakcyjna pozycja i o ile o tych wszystkich fałszerstwach londyńskich śmiało mogę powiedzieć, że są bardzo atrakcyjne egzemplarze kolekcjonerskie do zbiorów kolekcjonerskich, to o tym egzemplarzu zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że znakomita sztuka pod względem badawczym, idealna do zbiorów muzealnych. Przychodzi mi tutaj na myśl chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszam na aukcję oraz do przeszukiwania własnych zasobów pod kątem znalezienia tych falsyfikatów londyńskich. Z lewej strony falsyfikat londyński, drogie, cenione, poszukiwane. Z prawej strony oryginał.